kto może stwierdzić, że dumny Salieri był kiedykolwiek nędznym zazdrośnikiem, zdeptaną żmiją, która póki żyje, bezsilnie kąsa ziemię u stóp ludzkich. Nikt. Nikt. A dzisiaj powiem sam. Dziś jestem zawistny. Mozarcie, Mozarcie. Ostatni dar mej Izory, trucizna. Takie łzy przelewam pierwszy raz. Bolesne, miłe, jak gdybym spełnił ciężki obowiązek. Jak gdyby skalpel lekarza mi odciął chorą część ciała. Do widzenia. Zaśniesz. Na długo. Ale jeśli on ma słuszność i ja mnie geniusz, geniusz i łotrostwo nie idą nigdy w parze. Takim właśnie romantycznym bohaterem negatywnym, jakim przedstawił go Puszkin w powyższych słowach, widziało Antonia Salieriego pokolenie wychowane na plotkach, twierdzących, jakoby on właśnie stał się przyczyną śmierci Mozarta. Takim też widzą Salieriego i dziś niektórzy z historyków i badaczy. Nawet w naszych czasach pozostają zwolennikami tej dziwnej i niesprawdzonej tezy. Jakim jednak Antonio Salieri był w istocie? Czy był mordercą, czy geniuszem? Bo jedno z drugim wszak nie idzie w parze, według słów, które Puszkin wkłada w usta Wolfganga Amadeusza. Odpowiedzieć na to pytanie mogą tylko ci, którzy znali Salieriego osobiście i pozostawili jego wizerunek we własnych relacjach. Relacjach, które również są mniej lub bardziej subiektywne. Fakty bowiem pozostają suche i pozbawione etycznie wartościującego zabarwienia. Czasy życia kompozytora nie są na tyle odległe, byśmy byli pozbawieni dokładniejszych o nim wiadomości. Wiemy więc, że Antonio Salieri urodził się w Legnago Veneto pod Weroną 18 sierpnia 1750 roku. Mając lat 15 przybył do Wenecji, słynnej wówczas z działalności znakomitej szkoły twórców operowych, w której żywe były jeszcze tradycje Monteverdiego, Cavallego, Cestiego i innych. Tam popierany przez możny ród Moczenigo kształcił się młody Salieri u Ferdynanda Paciniego i Giambattisti Pescatiego. Z tej szkoły wyniósł przyszły kompozytor dworu cesarskiego w Wiedniu znakomite podstawy wokalnej polifonii kościelnej, które podziwiał w jego kunszcie później sam Beethoven. Od dzieł religijnych zaczęła się też przyszła sława Salieriego jeszcze przed przybyciem do Wiednia, gdzie zadebiutował jako dyrygent w operze w roku 1769, a w rok później jako twórca operowy. Do Wiednia przybył Salieri w towarzystwie Floriana Leopolda Gassmana w roku 1766, swego mistrza kontrapunktu i kompozycji, czeskiego muzyka, który piastował stanowisko kompozytora Kapeli Królewskiej. Po jego śmierci został Salieri dworskim kompozytorem i dyrektorem Teatru Dworskiego w Wiedniu, by stać się wyrocznią tego miasta w sprawach muzycznych na okres bliski półwiecza. Był więc Salieri kolejno dyrektorem Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego, dyrektorem Towarzystwa Przyjaciół Muzyki i dyrektorem Konserwatorium Wiedeńskiego, będąc też jednym z jego założycieli. Żadna państwowa uroczystość austriackiej monarchii nie obyła się bez udziału Antonia Salieriego, który, trzeba to stwierdzić, z typowo włoską zdolnością lawirowania pomiędzy młotem a kowadłem, uświetniał swą muzyką na przemian to pogrzeby cesarzy, to ich koronacje. W roku 1816 obchodzono 50. rocznicę działalności Salieriego w Wiedniu nieledwie jak święto państwowe. Najwięksi twórcy tego okresu poświęcili mu z tej okazji w hołdzie dzieła pochwalne. Schubert, między innymi, napisał przy sposobności kantatę. Później zresztą mistrz romantycznej pieśni nawiązywał do twórczości Salieriego, jednego ze swych nauczycieli, w pieśniach z opusu 5 i w cyklu wariacji fortepianowych na jego temat. Beethoven poświęcił natomiast pamięci Antonia Salieriego 3 sonaty skrzypcowe z opusu 12. Salieri, nauczyciel Beethovena, zmarł zaledwie 2 lata wcześniej niż ostatni z 3 geniuszy wiedeńskiego klasycyzmu 7 maja 1825 roku. W okresie swej prawie 60-letniej działalności wiedeńskiej Salieri zdążył być nauczycielem nie tylko Beethovena.
Do jego uczniów należeli zarówno tak wielcy muzycy jak Schubert, Liszt czy Meyerbeer, jak i pomniejsi, choć doskonale znani z historii muzyki. Franz Xaver Süssmayer, który dokończył rekwiem po przedwczesnej śmierci Mozarta, Ignaz Umlauf, znany jako autor wiedeńskich Singspieli, Józef Weigl, następca Salieriego na stanowisku szefa wiedeńskiej orkiestry operowej. Życie i spuścizna kompozytorska Antonia Salieriego naświetlają nam jego sylwetkę jako człowieka niezmiernie rzutkiego, pełnego energii i zapału do działalności twórczej i organizacyjnej. Jako osobowość prężną i indywidualność zdecydowaną i posiadającą znaczny wpływ na bieg współczesnych wydarzeń. Dalecy jesteśmy jednak przecież od typowo romantycznego sformułowania Puszkina, według którego geniusz i łotrostwo nie idą nigdy w parze. Mimo to możemy chyba stwierdzić na podstawie twórczości Antonia Salieriego i dzisiejszego do niej stosunku, geniuszem Salieri nie był, choć wpływ jego na życie muzyczne Wiednia przełomu XVIII i XIX wieku był ogromny. Czy jednak stwierdzamy tym samym, że był Salieri mordercą? Tutaj znacznie bardziej miarodajną odpowiedź dają zapisy pozostawione przez tych, którzy posiadając bezpośredni kontakt z kompozytorem, kształtują nasze wyobrażenie o nim jako o człowieku. Mozart, sam bardzo kurtuazyjny w bezpośrednich stosunkach z Salierim, w prywatnych listach wyrażał się o nim dość lekceważąco, co mogłoby rzucać pewne światło na stosunki panujące pomiędzy obydwoma kompozytorami. Salieriemu czarodziejski flet niezmiernie się podobał. Nie tylko muzyka, ale i libretto. Wszystko. Orzekł, iż jest to muzyka godna przedstawień w największej uroczystości i to przed najpotężniejszymi monarchami świata, którzy z pewnością często będą przychodzili jej słuchać, gdyż nie poznali nigdy piękniejszego i przyjemniejszego widowiska. Salieri słuchał i patrzał z całą uwagą, i od uwertury aż do końcowego fragmentu nie było ustępu, który by nie wyrwał z jego ust okrzyku brawo lub bello i nie mógł mi złożyć dość podziękowań za przyjemność, jakiej mu dostarczyłem. Ach, Salieri, pamiętasz dobrze tę boską melodię? Arcydzieło sceny. Czyż zapomniałeś? Przecież 5 lat temu byłeś na sali podczas prapremiery. Przecież już wówczas odczuwałeś zawiść, że nie ty jesteś autorem tej pieśni. Wtedy to właśnie, gdy wszyscy w skupieniu i ciszy trwali zasłuchani niemo, głośno gwizdnąłeś, zakipiawszy złością. Pełni zdziwienia, oburzenia ludzie zwrócili twarze w stronę twojej loży, a ty... wyszedłeś wściekły z przedstawienia. Słuchaj więc teraz. Czyli nie ożyje dawne uczucie w tobie? Sugerowano, że Salieri zazdrosny był o geniusz Mozarta i z tej to przyczyny miał rzekomo otruć mistrza z Salzburga. Jednak przecież swego czasu to Mozart zawistny był o sławę Salieriego, nie tak może zasłużoną, jaka właśnie Mozartowi się należała. Było to wtedy, gdy cesarz Józef II polecił na nauczyciela księżnej Wirtembergii Salieriego, zamiast rekomendować Mozarta, który właśnie na to liczył. Podobnie niechętny, aczkolwiek ubrany w pozory sympatii stosunek do Salieriego, demonstruje w swych pamiętnikach człowiek, który dziś uważany jest za librecistę Mozarta, a który sam stawiał siebie w rzędzie wybitnych poetów włoskich, traktując swą pracę z Mozartem dość niefrasobliwie, nie przypuszczając, że tylko dzięki niej przejdzie do historii teatru muzycznego Lorenzo da Ponte. Salieri był jednym z najsławniejszych kompozytorów, ulubieńcem cesarza, człowiekiem światłym i uczonym, kapelmistrzem i miłośnikiem literatów. Wizyta, jaką złożyłem mu przyjechawszy do Wiednia, przyniosła z czasem najlepsze dla mnie skutki i stała się pierwszą przyczyną łaski, jaką uzyskałem od Józefa II. Salieri był jednak nieznośnym sopkiem, który by chciał, by w teatrze podobały się tylko jego opery. Był wrogiem wszystkich kapelmistrzów, wszystkich śpiewaczek, wszystkich Włochów. Mnie jednak zwykł był odwiedzać każdego ranka, przychodził o stałej godzinie i wychodziliśmy razem na przechadzkę do ogrodu publicznego. Salieri jednak po powrocie z Paryża miał uszy pełne gluka i opętańczych krzyków.
Pisał muzykę całkowicie francuską, a piękne ludowe melodie, w które przedtem był tak płodny, pogrzebał teraz w sekwanie. Pragnął zaćmić czymś wielkim muzykę Mozarta, wtedy więc napisał Grotę Trofonia, której drugi akt, co się tyczy poezji, niweczył całkowicie skutek pierwszego, będąc tylko jego dokładnym powtórzeniem. Jednak muzyka była przepiękna i poplecznicy Salieriego uderzyli w wielki dzwon. Rzeczywiście, wpływ, jaki Krzysztof Willibald Gluck wywarł na twórczość Antonia Salieriego, jest niewątpliwy. Również i Puszkin w tragedii zwraca uwagę na urok Glucka, któremu Salieri wyraźnie ulegał. Kiedy wielki Gluck się zjawił i nam odsłonił nowe tajemnice, jakże głębokie, jak pełne czaru, czyż nie rzuciłem tego, com już wiedział, co tak kochałem, w com wierzył żarliwie, czyż w jego ślady śmiało nie poszedłem, bez słowa skargi, jak człowiek, co błądził, nim w inną stronę posłał go przechodzień. Nieustępliwą, twardą wytrwałością, kunszt znakomity wreszcie osiągnąłem w nieogarnionej sztuce. Swym uśmiechem sława darzyła mnie. Utwory moje znalazły zgodny oddźwięk w sercach ludzi. Byłem szczęśliwy. Ciesząc się w spokoju swą pracą, sławą, powodzeniem, równie jak powodzeniem i pracą przyjaciół, mych towarzyszy w tej przedziwnej sztuce. Nie, nie wiedziałem nigdy, co to zazdrość. Nawet gdy po raz pierwszy usłyszałem wstępne akordy jego Ifigenii. Obok stosunków, jakie łączyły Salieriego z Mozartem, był ów włoski kompozytor również przyjacielem Józefa Haydna. Słynny jest opis wystawienia Stworzenia Świata, oratorium pierwszego z klasyków wiedeńskich, którym dyrygował Salieri 27 marca 1808 roku z okazji 76. urodzin kompozytora na rok przed jego śmiercią. Haydna wniesiono do audytorium na noszach. Był blady jak płótno. Wystraszony hałasem, owacjami i fanfarami, jakimi powitano jego wejście, skurczył się w sobie. Publiczność zaraz się uciszyła i umieszczono Haydna w pierwszym rzędzie, tuż przed orkiestrą. Salieri dyrygował, Kreutzer grał na fortepianie. Kiedy przy sławnym ustępie "Niech się stanie światło" zgromadzeni zaczęli bić brawo, Haydn wskazał w górę drżącą ręką. Pod koniec pierwszej części okazało się, że zemdlał. Lekarz zaś stwierdził surowo, że mistrz więcej nie zniesie. Uniesiono go na noszach, ale okazało się, że trudno jest się przedostać przez tłum. Beethoven przepchnął się do Haydna, podczas gdy wszyscy po drodze ustępowali mu z szacunkiem. Ukląkł przy nim i okrył rękę Haydna pocałunkami. Beethoven, człowiek niezwykle podatny na uczucia chwili, a przy tym uczeń Salieriego, a też i artysta przewrażliwiony, był na przemian pełen entuzjazmu w stosunku do swego nauczyciela lub skłonny posądzać go o podstępne intrygi. Choć Salieri nieraz dawał dowody swej admiracji w stosunku do Beethovena, jak choćby dyrygując w grudniu 1813 roku fanfarami i salwami broni palnej podczas wykonania Zwycięstwa Wellingtona pod Wiktorią. Salieri, najbardziej czynny z moich przeciwników, z nienawiści do mnie dopuścił się wobec mnie niegodziwej sztuczki. Spowodował, iż organizatorzy koncertu zagrozili, że wyrzucą ze swego stowarzyszenia każdego z muzyków, który by zagrał na mój benefis. Coś takiego nigdy przedtem się nie wydarzyło. Choć więc współcześni nie stwierdzają zgodnie, że Antonio Salieri był człowiekiem zdecydowanie bezwzględnym i pozbawionym skrupułów, jednak zarówno Mozart, jak Beethoven, jak i Da Ponte skłonni są przypisywać włoskiemu twórcy wiedeńskiej opery pociąg do intryg mających na celu ugruntowanie i tak niezwykle mocnej na dworze cesarskim pozycji. Skłonność charakteru do snucia intryg to i tak jeszcze za mało, by stwierdzić zdecydowanie, że Antonio Salieri zgładził Mozarta poprzez otrucie. Niemniej taka właśnie plotka nieustępliwie drążyła opinię publiczną w XIX wieku, podając za swe źródło rzekome przyznanie się do winy Salieriego na śmiertelnym łożu. Sprawa ta intrygowała oczywiście niespokojne umysły badaczy, którzy dopóty nie spoczną, dopóki nie przekonają się o słuszności swych podejrzeń.
Niestety jednak zdobyć osobiste przekonanie, a przekonać innych, to dwie całkiem różne sprawy. Zwolennikiem wiary w nienaturalną śmierć Mozarta okazał się już w naszych czasach niemiecki lekarz dr Dieter Kerner, który jednak ostrożnie nie wspominał o udziale Antonia Salieriego w tej ciemnej sprawie. Trudno nie zauważyć, że symptomy śmiertelnej choroby Mozarta przerażająco ściśle pokrywają się z obrazem chronicznego zatrucia rtęciowego, którego objawy toksyczne doskonale odpowiadają temu, co zaobserwowano u Mozarta w ostatnich tygodniach jego życia. Bóle i zawroty głowy, stany nerwicowe, depresje, lękliwość, niepokój, wyraźny spadek wagi przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do pracy w zadziwiająco długim czasie. Również i objawy zewnętrzne zanotowane w przypadku Mozarta odpowiadały tego rodzaju chorobie toksycznej. Opuchlizna, gorączka, wysypka skórna, podrażnienia opon mózgowych. Dwa dni po ostatnim występie publicznym Mozarta doszło do obrzmienia jego ramion i nóg oraz całego ciała, sugerującego uszkodzenie miąższu nerkowego, co spowodowało śmierć w dwa dni później. Mozart bawił często w wesołym i niestroniącym od trunków towarzystwie, a jedzenie sprowadzał z gospody, co mogło nastręczać wiele okazji do otrucia go. Śladem niemieckiego medyka poszedł radziecki muzykolog Igor Bełza, który w artykule z roku 1952 opowiedział się jako przekonany zwolennik hipotezy o morderczej działalności Antonia Salieriego. Dowodów oczywiście brak. Nie możemy więc dać wiążącej odpowiedzi na pytanie, czy Salieri był mordercą jednego z największych geniuszy muzyki. Słuchając dziś natomiast jego kompozycji, możemy odpowiedzieć na drugą część pytania zawartego w tytule audycji. Geniuszem Salieri nie był na pewno. Był jednak niezmiernie utalentowanym kompozytorem, a także ogromnie płodnym. Jego spuścizna obejmuje utwory instrumentalne solowe, koncerty, symfonie, divertimenti, scherzi i kanony wokalne, liczne dzieła religijne i wreszcie 40 oper, do tekstów tak wybitnych librecistów XVIII i XIX wieku, jak Raniero de Calzabigi, poeta Giovanni Battista Casti, Lorenzo da Ponte i aktor Schikanedera, późniejszy znany mineralog i podróżnik, profesor z Dublina, Johann Georg Giesecke. Puszkin zainteresował się śmiercią Mozarta i związaną z tym faktem postacią Antonia Salieriego na fali ogólnych wieści krążących pokątnie w XIX wieku. Tragedię omawiającą ten temat napisał w roku 1830, w 5 lat po śmierci Salieriego, kiedy sprawa była jeszcze bardzo aktualna. Ten niewielki dramat Puszkina był jego jedynym dziełem scenicznym, który poeta obejrzał za życia na scenie. W blisko 70 lat później temat ten zainteresował Mikołaja Rymskiego-Korsakowa, który oparł na tragedii Puszkina operę o tym samym tytule, niechcący, ugruntowując tym faktem być może niezawinioną złą sławę Antonia Salieriego i przyczyniając się do powstania w historii muzyki sytuacji, która zmusza nas dziś do stawiania sobie pytania bez odpowiedzi. Kim był Antonio Salieri? Bo wszak geniusz i łotrostwo nie idą nigdy w parze. Kim był zatem Salieri? Geniuszem czy mordercą? Do widzenia. Zaśniesz na długo, ale jeśli on ma słuszność i ja mnie geniusz, geniusz i łotrostwo nie idą nigdy w parze. Nie, nieprawda, a buonarroti. Lecz to może bajka tępej, bezmyślnej czerni. A naprawdę nie był mordercą twórca Watykanu?